Witam was serdecznie, z tej strony Bolek w kolejnym odcinku Piwko z Bolkiem i w dzisiejszym odcinku pijemy piwo Ciupaga jasne 4,5%. Jestem ciekawy, jak będzie smakować i czy to jest marka piwna, która jakoś istnieje, bo pierwszy raz o tym słyszę. Jestem rozczarowany, myślałem, że to piwo będzie lepsze. Smakuje w sumie tak jak te piwo staropelowskie, piwo Kazimierza, takie po prostu ciągle tak samo smakują te browary, mi się tak wydaje. Te akurat ma może mniej procent niż reszta, ale smaku identyczne. I znowu się oblałem, kurde, brałem specjalnie tą koszulkę, no bo tydzień temu byłem na Woodstocku, znaczy nawet nie tydzień temu, tak dokładnie to 4 dni temu. W piątek wracałem, mamy teraz wtorek, no w sumie już prawie 5 dni. Było zarąbiście. Pojechałem z kolegą w środę, mieliśmy wyjechać o 6, lecz niestety zaspał i wyjechaliśmy dopiero o 10. Siemano, jesteśmy teraz w Brno i jedziemy do, na Woodstock. Tutaj mam plecak Obi. Dostałem kiedyś taki mały plecaczek sportowy od Capitala Bra. No, z tego jednego boksu chyba Berlin Lift. No, siatka z wyprawy promem. Wsadziłem tutaj najważniejsze rzeczy. No i tak to wygląda, kolega tak się zapakował. Wpierdalam sobie tutaj grahamkę z szynką żywiecką i mozzarellą. Jestem akurat jeszcze w Brno. Jedziemy teraz w kierunek Angermünde i z Angermünde do Szczecina. Policja sprawdzała, czy coś mamy, znaczy dowody tak naprawdę sprawdzała. Nic tam wielkiego nie robiła, więc było w porządku. I co ciekawe, musiałem tutaj zapłacić bilet, żeby pojechać do Szczecina, lecz byłem w szoku, ile to kosztuje, bo z Kistrinkic do Kosztyna płaci się tak 2,20, a tutaj 3,40 euro. Nie wiem dlaczego aż tyle to kosztuje, ale zobaczymy dlaczego. Byliśmy około 14 jakoś w Szczecinie, no i na samym Woodstocku, znaczy w Czaplinku, tam się odbył ten festiwal, byliśmy o 17. Na terenie festiwalowym byliśmy dopiero o 18, no bo czekaliśmy trochę na autobus, on tam czekał aż ludzi zgarnie, no i w końcu tam byliśmy. Podróż pociągiem była w sumie spoko. Po raz pierwszy jechałem pociągiem na Woodstock, tak to zawsze samochodem. No i było o wiele razy chyba wygodniej, znaczy byłbym wcześniej może na Woodstocku, ale nie spotkałbym fajnych ludzi. Tam w pociągu rozmawiałem z jakimś tam Polakiem z Wrocławia. Polakiem, tam sami Polacy byli, tylko że kolega był pół Francuzem, pół Niemcem. No i właśnie se tam piliśmy Jack Daniel'sa z miodem i sokiem jabłkowym. Było dobre. Cały festiwal był zarąbisty. Był tam Lady Punk. Yeah.
kwiat jabłoni, lecz akurat ich nie widziałem. Bullet From My Valentine były spoko. Tak to resztę nawet nie widziałem. Następnego dnia tak mocno wiało w czwartek właśnie, gdy był Lady Punk, że normalnie masakra. Albo padał deszcz i to gwałtownie, albo gwałtownie wiał wiatr. No, nie było jakoś zbyt fajnie, ale jakoś tam wszystko przetrwaliśmy. Nocą było w sumie spoko. Zauważyłem, że mój namiot jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o deszcz i wiatr. Da się tam leżeć, spać i ci to jakoś nie przeszkadza. No oprócz o 6 rano, to już mnie trochę wkurwił ten wiatr, ale no, był tam naprawdę mocny wiatr, więc takie 30-40 km na godzinę już było. Miłosierdzie. Patrzcie, taką zapiekankę sobie kupiłem 30 zł. Można sobie tutaj nałożyć, ile się chce tutaj dodatków. Ja wziąłem tutaj szczypiorek, kukurydzę, cebulę i sporo keczupu. Niestety w piątek musiałem znowu wracać. Miałem nadzieję, że mogę sobie zobaczyć chociaż jeden koncert, lecz gdy sprawdzałem połączenia, musiałem niestety o 12 już wychodzić. Widziałem PKS, pojechałem, zapłaciłem 10 zł. No i udało mi się tam dotrzeć do tego dworcu PKP. 20 minut 30 czekałem i wtedy przyjechał pociąg elegancki, nowoczesny. Byłem w szoku w sumie, że takie nowe pociągi, szynobusy biorą, no bo zazwyczaj były zawsze te stare, nie? Miałem właśnie taką nadzieję, że te piętrowe w końcu zobaczę. Pamiętacie te niebiesko-żółte? Ale niestety brali te nowocześniejsze, aczkolwiek chyba było lepiej, no bo klimatyzację mieli i tak. Nawet gdy cały pociąg był pełny, to nie było ciepło, nie? To naprawdę szacun, nie? Najlepsza klimatyzacja ever, nawet w niemieckich pociągach, tutaj w metrach nawet takiej klimatyzacji nie ma. A, prawie zapomniałem, corocznie odbywa się bieg dla dzieci chorych na cukrzycę i ja w nim uczestniczyłem. No i po 3,5 kilometrach zdobyłem oto ten medal. Biegałem razem z kolegą, który się w sumie do tego nie zapisał. Ja się do tego wcześniej zapisałem. No i dostał również ten medal. No i muszę wam powiedzieć, że fajne w sumie. Tak pomyślałem sobie, że jeżeli można sobie dostać tę koszulkę i jeszcze dostanie za to medal, no to spoko, to zrobię, nie? No i się nie spodziewałem, że ten medal nawet będzie z Ołowia. Więc jest git. Nie wiem jak wy, ale zawsze gdy widzę jakieś tam fajne grafiki, ja jako grafik ogólnie jaram się różnymi grafikami, jeżeli są kolorowe i tak dalej, to muszę to kupywać, kurwa. I patrzcie, kupiłem sobie tutaj tą opaskę. Ona akurat jest spoko, no i tyle nie kosztowała, chyba 7 zł. Lecz teraz przejdźmy do tych już trochę kosztowniejszych rzeczy. Koszulka musi być co rok. Zapłaciłem za nią 70 zł. I teraz przejdźmy do plecaka, który nie był aż tak potrzebny, ale jednak go używałem i jest dosyć masywny i fajny, lecz kosztował chyba kolejne 7 dych, więc wydałem trochę, ale chyba dobrze, no. No i jeszcze jedną koszulkę mam. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie tylko i wyłącznie o Woodstocku, ale mam tyle ciekawych rzeczy do opowiadania, co tam się wydarzyło, że muszę po prostu o tym rozmawiać. Gdy tam byłem na tym Woodstocku, niektórzy chcieli skorzystać z toalety. Oczywiście są tam same to i toje, nie? I zazwyczaj one są czyszczone, tam przy scenie i tak dalej zawsze czyszczą, że
najlepiej poczekasz trochę, aż przyjdzie taka wielka cysterna i czyści te całe to i toje, to masz czystą toaletkę i możesz z niej korzystać, nie ma problemu, nie? Lecz na tych polach namiotowych, przy tych parkingach, gdzie płacisz, niestety tam nie czyszczą. No i kolega chciał skorzystać z toalety i widział, że tam tyle ludzi nasrało, że normalnie aż do samego sedesa normalnie nasrano. No i chciał do drugiej kabiny wejść i tam było również tyle nasrane, lecz nawet przy tym, gdzie stoisz nogami, nie? Nawet ktoś nasrał, więc nie było przyjemnie. I to po jednym dniu oficjalnego festiwalu, nie? Pierwszego dnia festiwalu, gdy uczestniczyłem w tym biegu, postanowiłem, że pójdę z kolegą po piwo do Biedronki. Myśleliśmy, że ta Biedronka nie będzie aż tak daleko. Była jednak dosyć daleko, ale powiedzieliśmy sobie, dobra, tam pochodzimy sobie trochę, szafniemy to, nie? No i gdy szliśmy w kierunek tej Biedronki, to nam koleś czy ksiądz, zapomniałem kto to był, bo tam dużo ludzi było, dał nam Nowy Testament. W pewnym momencie, gdy byliśmy w terenie zabudowanym, widzieliśmy między krzakami takiego autobusa, który miał naklejkę Biedronki. Więc poszliśmy tam, no i zauważyliśmy, że tam nikogo nie było, więc czekaliśmy. No i elegancko nas tam dowiózł, więc oszczędziliśmy sobie chyba z półtorej godziny. Gdy dotarliśmy na miejsce, widzieliśmy takie stanowisko Biedronki i tam ludzie brali tam z tego stanowiska coś, nie? Więc tam podeszłem i zapytałem, co tutaj robią, nie? Oni mówią, że za kartę Biedronki możesz sobie coś dostać, a jak kupisz sobie 12 butelek, to dostaniesz jeszcze tam jakąś chustkę. Więc spoko. Pokazałem kartę Biedronki, bo ją oczywiście mam i dostałem takie buty. Kurwa, Biedronka, kurwa, pierdolona. Takie buty mam. Deep fuj, nie? Zanim Lady Punk wystąpił, umoczyłem tak mocno buty, że było to po prostu niewygodne. Ubrałem sobie te buty z Biedronki i naprawdę byłem mega zadowolony. Wcześniej się zastanawiałem i się zapytałem, czy mogę te buty oddać, bo jednak je nie chciałem, ale jednak dobrze, że je wziąłem. Mieli tam również takie opaski z ostatniego roku. Ja akurat tutaj mam stary, ale dali mi nowy, więc no będę chyba nowy również używał. Po zakupie po raz kolejny podeszłem do tego stanowiska Biedronki. Chciałem dostać tą chustę, lecz nie dostałem. Lecz się zapytałem, czy mogę tutaj tą bluzę i mi dali. I ta bluza również była pożyteczna, no bo na koncercie Lady Punka również tam zmokłem. Ubrałem sobie tą bluzę, no i było znowu zarąbiście, więc polecam. To na tyle. Jeżeli wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Zadawajcie kolejne pytania do następnych odcinków Piwko z Bolkiem. Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie bolo bolo. Obserwujcie mnie na Instagramie Bezor czy Kaw. Wiecie do grupy na fejsie, jak i na Discord. I to na tyle. Życzę wam miłego wieczoru, dnia, zależy, który wy to oglądacie. Elo.